Iza, masz to już za sobą. Jak ty się czułaś chwilę przed występem? Chwilę przed występem to się już nie myśli o niczym. A jesteś zadowolona ze swojego tańca? Czy coś byś tam poprawiła na bieżąco? Poprawiłabym bardzo wiele rzeczy, ponieważ na treningach już wszystko było tak ładnie wychodziło i nie jestem z siebie zadowolona, bo jednak nie dałam siebie wszystkiego. A rozmawiałaś z Adamem już, czy jeszcze nie? Przez chwilę. No i co on powiedział? No, że bardzo był zestresowany. Że chyba bardziej niż ja. O, okej. Okay. A ty, Stefano, jak oceniasz okiem profesjonalisty Izę i jej pierwszy występ? Państwo może nie widzą to, co ja widziałam od te początki, które zaczęła, czyli naprawdę zero totalne, też względem tego, że nie miał do czynienia z kamerą. Dzisiaj obserwowałem nawet innych uczestników, widziałam, że ktoś na przykład ma pracę z kamerą, że przynajmniej ma taki mały plus w tym. Bo, możemy tak, cię nie słyszeć. Tak, słyszysz? Mały plus i tu musieliśmy nadrobić, to widać, że to też tutaj jest nowe. Więc na to, co było, uważam, że dzisiaj już był taki duży krok, ale myślę, że to jest dobry start, początek. To był bojowy. Tak, żeby ten stres poczuć. Ona w ogóle, myślę, że Iza poznała, o czym to jest, badać teren i mam do ciebie badać teren i teraz możemy trochę atakować, mam nadzieję, będę jeszcze bardziej mocno cisnął, bo już nie będę już miły, nie taki miły. Powiedział, jak to. Że już porów nie ma. No i dobrze, kochana, ty musisz walczyć. A macie jakiś feedback z miasta? Jakie jest miasta? No ludzie ci do was pisali. No jeszcze nie zdążyliśmy. Ja to właśnie Julia teraz mi pisała w tej chwili. Co Julia tam? No i bardzo dumna, tak. Ona tęskni za tańce, bardzo dumna. Powiedziała, że bardzo trzyma kciuki, że powiedziała, że Iza ma niesamowita klasa i taką skromność i takie coś w sobie. I jest przekonana, że z tego coś będzie. Ja też jestem przekonany, że z tego coś będzie. Ja postawiłem Izę na ciebie zakład. Ale poza kamerą ci powiem, o co chodziło. Dobrze. Chciałaś coś dodać? Nie. chciałam dodać, kiedy ta kawa? W tym tygodniu. Idziemy na kawę, a ja przeskakuję do kolejnego pytania.